Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd BMW M3 GTR, samochodu legendarnego. Legendarnego w Need for Speed World, legendarnego w Need for Speed Most Wanted 2005 w Wordzie. Ten samochód był jednym z pierwszych dodanych do gry, właściwie był od samego początku gry i był najlepszy od samego początku, miał najlepsze nitro w całej grze, najlepiej skręcał, najlepiej się prowadził. Były inne samochody typu Corvette Z06, Audi R8 4.2, ale one nie mogły się równać do BMW. Tamte samochody kosztowały 600 tysięcy gotówki. BMW kosztowało masakrycznie, jak na tamte czasy, 2 miliony gotówki i bardzo długo, bardzo długo zdobywało się taką ilość pieniędzy w Wordzie, dlatego że w wyścigach zdobywało się nie po 2000, nie po 5000, tylko po 600 gotówki. 600 gotówki zdobywało się w wyścigach, nie było tak jak teraz. Teraz taki samochód można zdobyć szybko, a chociażby za sprawą tego, że on kosztuje 1400 gotówki, ale czy opłaca się wydać teraz tyle kasy na BMW M3 GTR, jeśli mamy tutaj do czynienia w klasie A, bo do tej klasy myślę samochód jest przeznaczony. Takie samochody jak Nissan Skyline R34 Nismo czy Porsche GT2 997. Czy opłaca się kupić ten samochód? Czy lepiej kupić na przykład BMW GTS? Na te pytania wam postaram się odpowiedzieć i specjalnie dałem tutaj dosyć dobre części do tego samochodu, do tego auta, do tego wozu. Muszę się wam przyznać i powiem wam, że już chyba z czwarty raz podchodzę do nagrania tego odcinka, bo... A, szkoda gadać. Albo się powtarzałem i za często mówię samochód, albo jakieś inne takie drobne pierdoły, które mnie wkurzały i już miałem gotowy filmik do wrzucenia na YouTube'a, ale nie podobał mi się i muszę go nagrać jeszcze raz. I oto jestem w Wordzie, i oto jestem w mojej BMC. Jest to moje drugie konto, jest to mój drugi kierowca, właściwie pierwszy, na którym już nie gram, ale tutaj mam ten samochód i mogę wam go zademonstrować. Mam w mojej BMC dosyć dobre części, które wam oczywiście zaraz pokażę. Myślę, że przed wyścigiem, w trakcie gdy będę w lobby, to pokażę wam wszystkie rzeczy, jakie w nim mam włożone. No ale pomijając już tą, kończąc już może gadanie o historii tego samochodu i o tym, jak było kiedyś w Wordzie, może teraz porozmawiajmy trochę o tym, jaki on jest teraz, czy on jest konkurencyjny. Przede wszystkim jest to jeden ze starych samochodów, który był wprowadzany do Worda, a to oznacza, że prowadzi się bardzo przyjemnie. Jak na mój gust oczywiście, no bo każdy ma inny gust, ale chodzi o to, że skręt ma dobry, prawda? Dobry ma ten skręt, ale nie jest to samochód, który jeździ sztucznie. Jeździ bardzo fajnie. Można się fajnie bawić przy jeździe z nim, dlatego że nie ma takiego sztywnego, sztucznego, kartonowego prowadzenia jak te nowe samochody dodane do Worda. Więc tutaj naprawdę można się fajnie bawić i jeśli ktoś nie ma tego samochodu, jeśli ktoś nie ma żadnego ze starych samochodów, no to ciężko mu będzie zrozumieć i porównać z nowszymi wozami tego właśnie stylu prowadzenia. Stare prowadzenie w autach charakteryzuje się tym, że, no właśnie, tak trochę bardziej zarzuca, skręt jest taki bardziej oporowy, jak ja to mówię, i BMW trochę taka jest, ale to nie znaczy, że skręca źle. Skręca bardzo fajnie i bardzo się fajnie prowadzi. Co do przyspieszenia, musicie sami tutaj to wyczuć, ale moim zdaniem nie jest wcale źle. Za chwilkę sobie pojedziemy jakiś wyścig i zademonstruję wam, jak ten samochód się spisuje. Prędkość maksymalna, możemy ją w zasadzie szybciutko sprawdzić sobie w tym miejscu. Tutaj bardzo szybko samochody się do tej prędkości maksymalnej rozpędzają. Mamy tutaj jeszcze śnieg na polu golfowym, ale on nas w ogóle nie interesuje. Interesuje nas teraz tylko i wyłącznie BMW. No to jedźmy się rozpędzić.
jak wspomniałem, mamy tutaj mocne nitro. Pojedziemy sobie kilka wyścigów bezklasowych. Standardowo chyba dwa pojadę. 339 km na godzinę to jest max. Nie jest wcale źle. Za chwilę zobaczycie na jakich częściach i jakich statystykach. Ok, i mamy tutaj pokój. Mam całkiem dobre części. Silnik ultra, skrzynia ultra, opony ultra. O kurczę. Zawieszenie mam profesjonalne Ventury. Nie, to nie ja. A tutaj. Takie mam części i jeszcze wydłużone nitro do 4 sekund. Później wam te części może jeszcze dokładniej pokażę, co i jak. W każdym razie już są takie dosyć dobre i można tutaj rywalizować. Nie mam dość mocnego przeciwnika, no bo jest to Aston Martin ze słabym nitrem. Ale to nie znaczy, że on mnie nie może dogonić. Aston Martin jest już jednym z tych nowszych wozów, które prowadzą się trochę lepiej. Bardzo przyjemnie się tą BMW-ką jeździ, ale czasami na zakrętach brakuje tego skrętu i trzeba odjąć nieco prędkości, żeby dobrze wejść. Ale to jest właśnie fajne. Moim zdaniem wszystkie samochody powinny się właśnie tak prowadzić, żeby sprawiały trochę trudu, a niestety na przykład w przypadku McLarena F1 prowadzenie tego samochodu, no cóż, nie jest w ogóle trudne, nie sprawia żadnej przyjemności wygrywanie takim samochodem, bo jest to po prostu bardzo łatwe. Wóz nie straci żadnej prędkości na zakrętach, co jest w ogóle tak nierealistyczne, że nawet jak na grę arcade'ową, to boli. A tutaj mamy bardzo fajne prowadzenie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się gra w ogóle tym samochodem. Może tak. I uzupełniamy sobie prędkość nitrem przy zderzeniu, po zderzeniu. Nie jest ono w żaden sposób ulepszone, jest takie standardowe jak w samochodzie miałem od... no jak w samochodzie fabrycznym, prawda? Bez części jakichś tam, cholerka, się wybiłem. Chciałbym pojechać jeszcze jakiś wyścig naprzeciwko tych mocniejszych samochodów z klasy A. Spróbuję pojechać klasówkę, mam nadzieję, że nie zdarzy się jakiś cheater, oby. Ale mnie wyprzedził ten Aston Martin pod koniec, co? Okej. Okay. Dojechaliśmy sobie do mety. Pojedźmy sobie może, jak się uda, jakiś wyścig klasowy w klasie A. Okej, moim rywalem na wyścigu klasowym jest Nissan Skyline. Tylko i wyłącznie. Zobaczymy, czy uda mi się z nim wygrać. Będzie ciężko. Nie chciałem go zderzyć, bo by się rozwalił. Jest tam bardzo ciasno w tym przesmyku. No ale zobaczymy. Skyline, najlepszy samochód pod względem startu i przyspieszenia do 200 km na godzinę. Powinien mnie tutaj rozwalić na łopatki. Postaram się jechać bez power-upów, tak aby pokazać jak najlepiej osiągi tej BMW-ki, prawda? Chociaż i tak nie na najlepszych częściach, ale jakieś tam części ultra mam, więc w zasadzie powinien się spisywać całkiem dobrze. Ale coś mi się wydaje, że ten Skyline jednak kierowca nie jest zbyt dobry, bo widziałem, że tutaj na ręcznym zahamował, przez co bardzo dużo prędkości stracił. No ale próbujemy. Może się uda pokonać. Wow! No dobra, ten wyścig się nie będzie liczył, jeśli go wygram. Ale ogólnie powiem wam tak, że no dosyć ciężko jest wygrać z jakimś dobrym kierowcą, który ma dobry samochód. Przypuśćmy Porsche GT2 997 czy Pagani Zonda F w klasie A. No jednak jest to dosyć stary samochód i na zakrętach auto niestety dostaje z tyłu. Bo brakuje jednak tego plastikowego przyspieszenia, prawda? Go
goni mnie ten Skyline ładnie. Ale może uda mi się wygrać. Chyba raczej nie będzie to zbyt trudne. Kiedyś sobie grałem właśnie, właściwie to nagrywając przegląd tego samochodu po raz chyba pierwszy wczoraj. Miałem takiego laga, chyba 3-sekundowego, że wyprzedzili mnie dosłownie wszyscy. Rozwalił się jeszcze w stacji. Wow. No mimo lagów udało mi się wygrać. Koleś naprawdę musiał bardzo słabo jechać. I teraz odpowiemy sobie za chwilkę na najważniejsze pytania. Czy się opłaca ten samochód kupić, prawda? On jest teraz, jak już wspominałem, za 1 400 000 gotówki. Nie jest to duża cena za takie osiągi, naprawdę. I jeśli ja bym nie miał tego wozu nigdy wcześniej, to bym go jak najbardziej kupił. Jest to dobry wóz i można nim czasem wygrać w klasie A dzięki właśnie temu mocnemu nitrowi. I w sumie fajnemu prowadzeniu, którym też możecie wygrać w klasie A. Naprawdę. Mimo, że to jest tak stary samochód, to i tak jest dosyć dobry. Na bardzo dobrych częściach. Ja mam tutaj teraz... Wow, co jest? Silnik Ultra, skrzynia Ultra i opony Ultra, a tutaj są jakieś takie ochłapy. Turbo i zawieszenie uliczne oraz profesjonalne hamulce, ale słabe szóstki tylko. Więc nie jest to najlepiej. Można by było te tutaj osiągi jeszcze jakoś poprawić. Ale zobaczmy sobie teraz warsztat z częściami do tuningu wizualnego. Niestety, BMW M3 GTR nie posiada żadnych bodykitów, a chyba każdy z nas chciałby mieć ten bodykit z Need for Speed Most Wanted w samochodzie Razora, czyli w BMW GTR, tym takim poszerzonym tutaj. No niestety nie ma tego bodykitu, nie możemy go w żaden sposób nabyć, szkoda. Ale są spoilery, które dosyć fajnie tutaj pasują. O, na przykład ten. Tak. Jeszcze są inne. No, podstawowy pakiet tych spoilerów możecie tutaj znaleźć i sobie wyposażyć, prawda? Są jeszcze za kasę z gry, bodajże 4. O, 4 spoilery za kasę z gry. Ja sobie wyciągnąłem, obniżenie mam na 3 poziomie i masek nie mamy tutaj żadnych. Obecnie samochód jest dostępny u dealera samochodowego za 1 400 000 gotówki, co wam już pokazuję. BMW, tak, i mamy tutaj BMW, 1 400 000 gotówki. Moim zdaniem cena jak najbardziej adekwatna do osiągów. Jest to dobra cena za ten samochód, po wytuningowaniu jak najbardziej nadaje się do klasy A. Możecie nieraz nim wygrać, chociaż będzie wam ciężko z tymi najlepszymi, prawda? Samochód znajduje się standardowo w klasie B. No i bardzo łatwo w sumie da się go podnieść do A. Lecz w klasie B sobie raczej kiepsko poradzi. Chociaż możecie spróbować. No więc tak. BMW M3. Polecam wam jak najbardziej zakup. Cena za samochód jest bardzo dobra. I wątpię, żeby była osoba, której ten samochód by się nie podobał, te auto by się nie podobało. Chociaż na pewno by się znalazła taka, nie wiem. Ale jeśli komuś się podoba, jeśli ktoś jest fanem tej marki, to M3 jest jak najbardziej obowiązkową pozycją w jego garażu. A ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, cześć.